Chwała Bogu, siostry, bracia, cieszę się, że zgromadzeni jesteśmy, aby słuchać Bożego Słowa. Ja bardzo cieszę się z tego, że to Duch Święty aranżuje wszystko, bo psalm, który brat Janek rozpoczął, jest doskonałym wstępem do tego, co chcę mówić. A propos wtorku minionego, który stał się dla mnie wstępem, był temat, brat Dawid miał temat, czy Bóg może się gniewać? Ciekawe pytanie było rozwinięte. Czy Bóg może nas dyscyplinować? Oczywiście, że może. Pan Bóg jest dobry, wiemy o tym doskonale, ma dobre rzeczy dla nas. Jest niesamowitym Bogiem. Ale kochani, wtedy, kiedy nas dyscyplinuje, wcale nie przestaje być dobrym. Tu nie ma w ogóle rozbieżności. A powiem, tym bardziej okazuje swoją dobroć i łaskę i troskę, że nas zachowuje przed odejściem. Chcę dziś mówić, moi drodzy, troszkę w tym obszarze, w tym klimacie, zwłaszcza będę rozwijał jedną myśl, jedną historię, na której się brat Dawid oparł. I chcę mówić o naszej reakcji, naszej postawie na sytuacje trudne, które przechodzimy. Oczywiście nie tylko wtedy, kiedy nas Bóg dyscyplinuje, bo trudne sytuacje, doświadczenia mają przeróżne podłoże, przeróżne tło. Bardzo różne, to temat na inne obszary, ale chcę mówić po prostu o naszych reakcjach, naszych postawach, a ostrze tej usługi będę kierował na nasze usta, na nasze słowa. Wiecie, są chrześcijanie, którzy wciąż są skłonni do narzekania. Co tylko jakiś problem na horyzoncie, to narzekanie, to może krytyka, to może takie szemranie jakieś. Akcentują, jak wielki problem. Akcentują to, że nie widzą wyjścia z problemu. Nie dam sobie rady i tak dalej. A czego Bóg oczekuje? Czy tego właśnie Bóg oczekuje? Jak myślicie? Czy to jest postawa, która Bogu się podoba? No pewnie, że nie. Poszukajmy tej właściwej. Wiecie, Bóg oczekuje, że zawsze z naszych ust będzie wychodzić pieśń radości. Okrzyk zwycięstwa. Czy to jest aż tak ważne, co wychodzi z naszych ust? Tak. Zaraz będę to udowadniał, że to jest tak bardzo ważne. Moi drodzy, mam wrażenie, że czasem my, chrześcijanie, dzieci Boże, które mamy tyle powodów do radości, wyglądamy, jakbyśmy chodzili cały czas w duchowych, ciemnych okularach. I ciągle gdzieś widzieli jakieś rzeczy, które nas nie cieszą, które nas pognębiają. A ja wam powiem, moi kochani, że słowa niewiary, słowa zniechęcenia w konsekwencji, uwaga, prowadzą do śmierci. Mocno to brzmi, ale taka jest prawda. Otwórzmy inny psalm, ale jakże zbliżony do tego, który już słyszeliśmy na wstępie. Psalm 34. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Dusza moja będzie się chlubić Panem. Niechaj słuchają pokorni i weselą się. Wysławiajcie Pana ze mną. Wywyższajmy wspólnie Jego imię i tak dalej. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Ktoś, kto nie patrzy na werset pierwszy, na razie nie patrzmy, choć go pewnie znamy, ten sobie pomyśli, Dawid to miał dobrze, a on to sobie mógł. On, król w luksusowych warunkach, on to sobie mógł, nie? Chwalić Pana, jemu tak dobrze, służba go obsługuje. On sobie tam siedzi w komnacie, harfa i przygrywa sobie. Ten to ma fajnie. Jemu łatwo powiedzieć, będę błogosławił Pana w każdym czasie. No właśnie, tylko że jest werset pierwszy, który precyzuje, gdzie się znajdujemy. Dokładnie ta sama sytuacja, o której słyszeliśmy na wstępie. Znaczy, inna okoliczność, ale ten sam charakter sytuacji. Psalm napisany był wtedy, gdy Dawid udawał obłąkanego przed Abimelechem i wypędzony przez niego odszedł. To jest charakterystyka sytuacji. Dramatyczna sytuacja. Ścigany w swoim kraju niewinnie. Ucieka ze swojego kraju. Zbieg, uciekinier. Nie widzi wyjścia, ucieka do wrogów. Do wrogów, którym najbardziej zalazł na skórę. Filistyni, jak słyszeli imię Dawid, to już się im coś otwierało w kieszeni.
i tam ucieka, bo nie ma wyjścia. Liczy na to, że nie zostanie rozpoznany. Niestety został rozpoznany. Życie jego wisi na włosku. Pan Bóg go uchronił i zachował. Ale zobaczcie, on w takiej okoliczności mówi, że będę błogosławił i chwalił Pana w każdej sytuacji. I w takiej również. I to jest coś, co Bogu się podoba. Inny psalm mówi o tym, aby wznosić okrzyk radości lub okrzyk zwycięstwa. I tytuł mojego dzisiejszego zwiastowania taki założyłem. Okrzyk zwycięstwa czy pieśń zwątpienia? Moi drodzy, chcę to odnieść do całego naszego życia, bo żyjemy w różnych sytuacjach. Pierwszy obszar, do którego to dotyczy, to jest sytuacja nagła, która cię zaskoczy. Nagle problem się pojawia, nagłe złe wyniki, nagle dramat, coś się dzieje, nagłe doświadczenie. Inny obszar to jest to, kiedy musisz żyć w problemie. Po prostu jest jakaś sytuacja, która się przedłuża i w niej żyjesz, ona jest bardzo trudna. I ty chciałbyś, czekasz na to, żeby ona się zmieniła i tak może myślisz, jak się zmieni ta sytuacja, wtedy będę Pana uwielbiał. A może właśnie Bóg chce odwrotnie. Może kiedy Go zaczniesz uwielbiać, może kiedy wydasz okrzyk zwycięstwa, sytuacja się odwróci. I trzeci obszar, też nasza codzienność. Że tak powiem, zwykła codzienność, bez doświadczeń. Czytam też, pomyślmy o sobie. Ile w normalnym, takim zwykłym dniu jest radości i chwały i wdzięczności? A ile razy jakieś drobne problemy zupełnie nam wszystko przysłaniają? I potrafimy się zwiesić. I nie ma okrzyku radości. I nie ma chwały. Więc w tych trzech obszarach, kiedy będę to przekazywał, chciałbym, abyśmy dostosowali swoje myślenie do tych obszarów. Moi drodzy, czy wypowiadane słowa są aż tak ważne? Słowa. Przecież wiemy, że słowa pochodzą z serca. Że z obfitości z serca mówią usta. Że skoro w sercu jest niewiara, to ona wypłynie. Że jeżeli w sercu jest wiara, zaufanie do Boga, to również to będzie słychać. Więc może trzeba zająć się sercem bardziej. Może trzeba tam źródło naprawić, żeby wypłynęła zdrowa, właściwa woda. Tak, to prawda. Tylko, że kochani, o sercu to mówię już parę miesięcy albo i dłużej. Cały czas we wtorki, wiele razy w niedzielę mówimy o sercu. I dziś chcę w sumie nadal mówić o sercu, ale inaczej rozłożyć akcenty. Akcent dzisiaj kładziemy na słowa. Moi drodzy, bo słowa są tak strasznie ważne. Jeśli nawet w naszym sercu jest jakaś część niewiary i zaczniemy mówić negatywnie, i zaczniemy narzekać, szemrać, krytykować, zaczynamy ogłaszać, jak wielki jest problem, to wiecie co? Resztki wiary są dobite. I schodzimy prosto w problem. Ale kiedy nawet jest odwrotnie, resztki wiary się tlą, ale wydajesz okrzyk zwycięstwa, wiarą chwytasz się Pana, wtedy przychodzi Jego obecność. Wtedy nas to podnosi. Rozwinę ten temat w oparciu o jedną, jak zdążymy, to może dwie historie. Otwórzmy sobie tą historię, o której we wtorek słyszeliśmy. To będzie czwarta Księga Mojżeszowa, Księga Liczb. Najpierw przeczytajmy sobie kawałek od 25 wersetu z 13 rozdziału. Ze zwiadów w tej ziemi powrócili dopiero po 40 dniach. Oczywiście, i później to będę rozwijał, ale żeby było wszystko jasne, jeżeli ktoś słabiej zna historię, jest to moment, kiedy zwiadowcy wysłani do prześpiegowania ziemi obiecanej, do której miał wejść Izrael, byli tam 40 dni, wracają i właśnie sytuacja, którą chcę omawiać, jest tutaj opisana. I przyszli do Mojżesza i do Arona i do całego zboru izraelskiego na pustyni Paran do Kadesz. Zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali im płody tej ziemi. I powiedzieli mu, mówiąc, przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a oto są jej płody.
Tylko że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, Chetejczycy, Jebuzejczycy i Amoryjczycy w górach, a Kananejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. Kaleb uspokaja lud zburzony na Mojżesza, mówiąc: gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili: nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców. A wszystek lud, który w niej mieszka, w której widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka z rodu olbrzymów, i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza, i takimi też byliśmy w ich oczach. Zobaczcie, fakty są jednakowe. Oni wracają i mówią o faktach. Fakty są takie, jakie zostały przedstawione. Piękna ziemia, potężne warownie, potężny lud. To są fakty, do których zgadzają się wszyscy. I ta dziesiątka, i ta dwójka. Tu nie ma nikt wątpliwości. Problem zaczyna się później. Kiedy jedni wydają okrzyk zwycięstwa, jak Kaleb: zdobędziemy. Pójdziemy, zdobędziemy. A inni te same fakty interpretują inaczej i mówią: nie możemy. Nie damy rady. Jesteśmy za słabi. Nie damy rady. I jaki jest efekt końcowy? Ci drudzy poginęli. Ci drudzy poginęli. Na następnej stronie to jest opisane. A ci pierwsi, czyli Jozue i Kaleb, byli błogosławieni i stali się błogosławieństwem dla całego narodu. Przeanalizujmy troszkę głębiej tą historię, tą sytuację, opierając się o ten przeczytany fragment i o 14 rozdział, a także będziemy zerkać do 5 Księgi Mojżeszowej, 1 rozdziału. Jest to jakby powtórzenie tej sytuacji, ale niektóre momenty rzucają inne światło na tą sytuację. Moi drodzy, oto jest moment, kiedy Izrael doszedł do miejscowości, czy do miejsca Kadesz Barnea. Jest to miejscowość na styku już z ziemią obiecaną, którą mieli posiąść. Oni od góry Choreb, tam gdzie otrzymali przykazania, tam gdzie zatrzymali się na tak długi, długi czas, od tego okresu przechodzili przez pustynię. Jak Biblia podaje, około 11 dni szli ten odcinek ostatni. Bibliści podają, że to gdzieś około 230 kilometrów przeszli. Ale moi drodzy, za nimi, nie tylko w tych 2 tygodniach, w ogóle od czasu, kiedy wychodzili z Egiptu, jest wiele bardzo żywych wspomnień, bardzo żywych historii, które przeszli. Wymienię kilka, bo to jest ważne. Z jakim tłem, z jakim podłożem oni stanęli w tym miejscu. Kiedy oni mają świeżo w pamięci to, co przeżywali w Egipcie jeszcze. Z jednej strony straszne rzeczy, bo ciężar niewolnictwa, zabijane niemowlęta, zmuszani do niewolniczej pracy, ale z drugiej strony cudowne wyprowadzenie. Bóg, który użył swojej potężnej mocy i wyprowadził ich. A potem znajdują się w matni przed Morzem Czerwonym. Kto ich tam wprowadził? Sam Bóg ich tam wprowadził. I znowu sytuacja z jednej strony tragiczna, bo nie ma wyjścia po ludzku, ale z drugiej strony jakże cudowna. Bóg już wcześniej miał wszystko obmyślane. Otwiera przed nimi Morze Czerwone i przechodzą. A potem brak wody. I znowu narzekanie. I znowu Boża odpowiedź daje im wodę. Potem głód, perspektywa głodowej śmierci. Ale Bóg jest potężny, daje im mannę. A potem kolejny raz wody brak. I narzekają, i szemrają. A Bóg już miał przygotowaną skałę, gdzie Mojżesz uderzył i nasycili się. I tak dalej, i tak dalej. To jest ciąg wydarzeń, gdzie widzimy, jak Bóg niesamowicie się o nich troszczy. Wprowadza ich w problem, chcąc ich nauczyć zaufania i objawia swoją moc. Ale to też jest ciąg wydarzeń, gdzie widzimy
brak zmiany, brak czegoś, co oni by wyciągli z tego. Ciągle narzekane, ciągle niewdzięczność, ciągły brak wiary. I z takim bagażem doświadczeń stoją w miejscowości Kadesz Barnea, aby wejść. Przeczytajmy dwa wersety z 13 rozdziału, pierwszy, drugi. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Wypraw mężów, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej, którą daję synom izraelskim. I od 18. Konkretne polecenie, co mają zrobić. I zobaczcie, jaka jest ta ziemia i czy lud, który ją zamieszkuje, jest silny czy słaby, czy jest nieliczny czy liczny. I jaka jest ziemia, którą zamieszkuje, czy dobra, czy zła. Jakie są miasta, w których mieszka, czy to obozowiska, czy warownie. Jaka jest gleba, czy urodzajna, czy jałowa. Czy na niej są drzewa, czy nie ma. Bądźcie odważni, zabierzcie też z sobą coś z płodów ziemi, a był to czas dojrzewania winogron. Moi drodzy, po co byli im zwiadowcy? Czy Bóg potrzebował tych informacji? To śmieszne pytanie, głupie wręcz. Pan Bóg doskonale znał każdy milimetr kwadratowy tej ziemi na kilometr głąb. Więc oczywista jest rzecz, że to nie były informacje dla Boga. A dla nich? Czy dla nich były potrzebne te informacje? To się jakoś kłóci z całą Bożą strategią. Przecież Pan Bóg robi wszystko, żeby nauczyć ich chodzić w zaufaniu. Pan Bóg nie objawia im tego, teraz przyjdziecie nad Morze Czerwone i ja wam otworzę. Pan Bóg nie objawia im tego, co się stanie, bo chciał ich nauczyć zaufania. I teraz dziwnie zmienia strategię. Oto nie musicie już iść w zaufaniu w moją moc, tylko w oglądaniu faktów. Coś tu nie gra w tym. Otwórzmy 5 Księgę Mojżeszową. 1 rozdział. I przeczytamy fragmencik, który mówi dokładnie o tym samym. Od 19 wersetu, 1 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej. Potem wyruszyliśmy od Chorebu i przeszliśmy całą tą wielką i straszną pustynię, którą widzieliśmy po drodze do pogórza Amorejczyków, jak nam rozkazał Pan nasz Bóg, i przyszliśmy do Kadesz Barnea. Wtedy rzekłem do was, przyszliście do pogórza Amorejczyków, które nam daje Pan nasz Bóg. Oto Pan, Twój Bóg, dał Ci tę ziemię. Wejdź do niej i weź ją w posiadanie. Jak Ci powiedział Pan, Bóg Twoich ojców, nie bój się i nie lękaj się. Na razie do tego miejsca. Zobaczcie, przychodzą w to miejsce i otrzymują Boży rozkaz. I to jest oryginalna Boża wola. To jest coś, co Bóg chce, żeby się stało. Czytaliśmy, przyszliście i teraz wchodźcie. Zdobywajcie tą ziemię. Stanęliście na jej brzegu, rozkaz wejść. Taka była Boża wola. A werset następny mówi, wtedy wy wszyscy przystąpiliście do mnie i powiedzieliście, wyślijmy mężów przed sobą, aby zbadali tę ziemię i przynieśli nam wiadomości o drodze, jaką mamy i o miastach, do których mamy wejść. Moi drodzy, to była presja ludu. To była presja tych ludzi. Co prawda tam jest napisane, że Mojżeszowi wydawało się to słuszne. Nie chcę już wchodzić, dlaczego. Ale nie będę też tego tematu już dokładnie omawiał, gdyż 2 czy 3 tygodnie temu, w pierwszą niedzielę tego miesiąca, mówiłem na temat rozwodów, małżeństw, gdzie dokładnie opisywałem tą zależność. Że Bóg może czasem powiedzieć tak na naszą upartość, na nasze zatwardziałe serca. Dokładnie to jest ten przypadek. Bóg nie chciał zwiadowców. Bóg na nich przyzwolił. Bóg na nich przyzwolił, bo oni się upierali w zatwardziałości serca. Bóg chciał, aby weszli wiarą, nadal polegając na Jego mocy, a nie na tym, czego mogą się spodziewać. No i właśnie, stało się, jak się stało. Ale moi drodzy, to jest myśl i dla nas. Kiedy Bóg mówi ci idź w jakiejś temacie, to idź. Nie badaj gruntu, nie licz kosztów, czy dasz sobie rady, nie licz kosztów, czy jesteś odpowiednią osobą. Jeśli słyszysz idź, to idź. Nie wysyłaj zwiadowców przed sobą.
Jeśli ci Bóg mówi skacz, to nie mierz głębokości wody, jaka tam jest. Moi drodzy, bo to jest cielesność. Kiedy mówimy, dobrze Boże, pójdę, będę ci posłuszny, no ale najpierw muszę się upewnić. Najpierw muszę posprawdzać, czy ja dam rady, czy nie dam rady. Będę ci posłuszny, ale najpierw na swój rozum to posprawdzam. Okej, wracamy do historii w 4 Mojżeszowej opisanej. Oto wrócili wywiadowcy. I co mówią? Posłuchajmy przez chwilkę, co mówią. To jest końcówka tego 13 rozdziału. Oni mówią, nie poradzimy sobie. Moi drodzy, słuchajmy się w co mówią, bo dzisiaj mówimy o słowach, o ustach. I tak troszkę w tle od razu myślmy o sobie. Mówią, nie poradzimy sobie. Nie jesteśmy w stanie ich pokonać. Jesteśmy zbyt słabi wobec nich. Nie damy rady. Jesteśmy wobec nich jak koniki polne, mówi inny przykład, czy jak szarańcza. I bardzo ciekawe stwierdzenie. I tak też jesteśmy przez nich spostrzegani. Skąd wiedzą? Złapali kogoś? Wzięli go na tortury i przyznał się, że tak właśnie ich postrzegają? O. Moi drodzy, musimy uważać, bo słowa niewiary i strachu powodują i spowodują to, że czujesz się tak, jak mówisz. A w drugim etapie staniesz się tak, jak mówisz. To jest bardzo ważne. Powtórzę raz jeszcze. Słowa niewiary, narzekania, strachu spowodują, że będziesz najpierw się czuł tak, jak mówisz, a potem takim już naprawdę będziesz. Kiedy mówimy, nie poradzę sobie, to zbyt trudne, nie dam rady i tak dalej, właśnie tak będzie. I to, co dla Izraelitów było w sferze ich wyobraźni, oni zakładali tak, że tak może być, to stało się dla nich faktem. Oni zaczęli się takimi właśnie czuć, a to było absolutną nieprawdą. Biblia odkrywa nam, jaka była prawda. Nie będziemy tego teraz otwierać, ale w Księdze Jozłego tam ta mieszkanka Jerycha, Rahab, ona mówi wyraźnie, jaka była prawda. Ona mówi, to myśmy drżeli przed wami. Możecie sobie potem popatrzeć, to 2 rozdział, gdzieś tam chyba koło 9 czy 10 wersetu. Ona mówi, strach padł na nas. Kiedy słyszeliśmy, jak przeszliście przez Morze Czerwone, to ona wspomina właśnie tę historię. Prawda była taka, że to oni przed nimi drżeli. Ale widzicie, słowa niewiary, czy najpierw w sercu niewiara, spowodowała, że oni czuli się tak, jak mówili. Słuchaj, posłuchajmy jeszcze raz, co mówią. Zwróćmy uwagę na to, co mówią złego o Bogu. Co złego można wyczytać z ich mowy o Bogu? Jeszcze raz. Mówią, nie poradzimy sobie. Nie jesteśmy w stanie ich pokonać. Jesteśmy zbyt słabi wobec nich. Czujemy się jak koniki polne, jak szarańcza. Co tu jest o Bogu? Nic. Słuchajcie, oni w ogóle nie mówią, Bóg nie jest w stanie nas przeprowadzić. Oni w ogóle nie mówią, Bóg okazał się niewierny. Oni nie mówią, Bóg nie da rady nas wprowadzić. Tego tu nie słychać. Oni patrzą tylko na siebie. Tylko na siebie i mówią, nie dam rady. Ale to nie jest skromność. Słuchajcie, to nie jest skromność. Kiedy mówimy w ten sposób, to nie jest skromność. I to nie są zwykłe słowa. To nie są niewinne słowa. Bo kiedy tak zachowujemy się, kiedy tak myślimy lub mówimy, to tak naprawdę to jest afront w stosunku do Boga. To jest poważny afront w stosunku do Boga, który obiecał dać ci zwycięstwo. Który obiecał zaspokoić każdym nasz problem. Który obiecał dać rozwiązanie sytuacji nierozwiązywalnych. I kiedy lud mówi, nie damy rady, Bóg mówi, znieważacie mnie tym. Obrażacie mnie. Pogardzacie mną, jak mówi nowy przykład. Moi drodzy, to jest niesamowicie ważne, bo my koncentrujemy się na sobie, a nawet może nie mamy świadomości, że tym samym Boga obrażamy. Jeśli więc w obliczu tych sytuacji, które wymieniłem na początku, czyli nagła sytuacja lub jakaś przedłużająca się sytuacja lub nasza codzienność, kiedy tam narzekamy,
kiedy utyskujemy, kiedy koncentrujemy się na swoich słabościach, kiedy koncentrujemy się na tym, jak nam jest ciężko, źle, to tak naprawdę nie poniżasz siebie, ale Boga. Bo nie wierzymy wtedy w Jego słowo, w Jego możliwości, w Jego troskę, w Jego zaopatrzenie, w Jego miłość, w to, że On jest tak żywo nami zainteresowany. Moi drodzy, i teraz chciałbym, żebyśmy się skupili szczególnie, bo pada niesamowite pytanie. Pada niesamowite pytanie, kiedy go przeczytałem, to aż zadrżałem troszkę. Bo Bóg w wersecie 11 pyta, jak długo jeszcze? Jak długo jeszcze? Siostro, bracie, jak długo jeszcze będziemy śpiewać pieśń niewiary? Jak długo jeszcze? Bóg ma swoją cierpliwość. Jak długo jeszcze ten lud będzie mnie znieważał? Takie słowa czytamy w wersecie 11. Dla nich było już za późno. Dla nich była już zapowiedź sądu. W wersecie 12 czytamy o tym, że Bóg zapowiada sąd. Wytracę ich zarazą, wygubię ich, a ciebie uczynię ludem większym i silniejszym od nich. A potem, skracając tą całą historię, kolejne wersety od 13 do 19, czytamy modlitwę wstawienniczą Mojżesza. Słuchajcie, on woła, on się wstawia o ten lud. To jest podobna sytuacja do tej, którą kiedyś wcześniej przeżywali, jak była historia z Złotym Cielcem. Bardzo zbliżone jest to moment, kiedy Mojżesz woła do Boga w pokorze, krzyczy: Boże, nie rób tego. Tam podaje pewne argumenty, ale wiecie, Bóg nie musiał słuchać argumentów, bo On ich doskonale znał. On widział serce i On widział słowa Mojżesza. Posłuchajcie. I rzekł Pan: odpuściłem na Twoje słowo. Podkreślam, na Twoje słowo. Słuchajcie, wypowiadane słowa przez Mojżesza z determinacji, wiary zmieniły Boży rozkaz. Zmieniły Boże postanowienie. Czyż to nie jest niesamowite? Jesteśmy przed modlitwami. To powinno nas dopingować, że nasze słowa modlitwy wstawiennicze mają taką moc. Podobną sytuację znajdziemy w księdze Daniela. Króciutko tylko ją wspomnę. Jest sytuacja, kiedy Daniel, to jest 10 rozdział, to opisuje szczególnie, wcześniejszy troszkę też, kiedy Daniel postanowi ukorzyć się przed Bogiem, kiedy on zrozumiał tą liczbę lat, 70, i widzi, że nic się nie dzieje, on postanowił modlić się i wołać do Boga. Czytamy, że 21 dni był w poście, czytamy, że się modlił i wołał do Boga, i w końcu przychodzi posłaniec z nieba, archanioł. I w wersecie 12, 10 rozdziału czytamy takie słowa: przyszedłem z powodu Twoich słów. Zauważcie, znowu słów. Przyszedłem z powodu Twoich słów. Jakaż moc modlitwy. Niebo jest poruszone. Słuchajcie, kiedy Daniel zaczął się modlić, w niebie zaczęło się coś dziać. W tych okręgach niebieskich Bóg zareagował. On tego nie widział. Jemu było ciężko. Gdybyśmy czytali ten 10 rozdział dokładnie, widzimy, jak on się zmaga. Jaki to dla niego jest trudne, jak czasami jest bezsilny już. On w ogóle nie wie o tym, że niebo jest poruszone, ale nie przestaje. A potem słyszy: Danielu, mężu wielce mili, przychodzę ze względu na Twoje słowa. A więc, moi drodzy, nasze słowa, modlitwy, wiary, proklamacji zwycięstwa i życie mają ogromną moc. Nowy Testament również nam o tym wspomina. Ileż razy słyszymy Jezusa, który mówi: ze względu na Twoje słowa, niech tak się stanie. Albo: ze względu na Twoją wiarę, niech tak się stanie. 9 rozdział Mateusza, tam opisuje sytuację dwóch ślepych, którzy idą za Jezusem, przychodzą do miejsca, w którym On przyszedł na noc, i wołają: zmiłuj się nad nami. I On im zadaje pytanie: czy wierzycie w to, że mogę to uczynić? I wtedy pada okrzyk zwycięstwa z ich ust, wyznanie wiary. Mówią: tak, wierzymy. Tak, wierzymy, że możesz to uczynić.
Słuchajcie, gdyby oni zaczęli w tym momencie narzekać, jak im jest ciężko, jaki mają los, biedni, co oni zasłużyli na to. Nie widzą, muszą żebrać. I tak nie wiedzą, czy ten Jezus może coś pomóc, czy nie może. Nie sądzę, żeby odeszli zdrowi. Ale kiedy pada to pytanie, wydają ten, jak to nazywam, okrzyk zwycięstwa. Wierzymy. Wierzymy, że możesz nas uzdrowić. Wierzymy, że masz moc. I Jezus co mówi? Według waszej wiary niech się wam stanie. Według waszych słów wiary dołożę. Niech się wam stanie. Tak więc, moi drodzy, również jak i Kaleb mówił, wierzę, że Bóg da nam zwycięstwo. Ale przechodzę teraz do trochę trudniejszego aspektu tej sprawy. Bo wiecie, mówię o tym, że nasze słowa wiary mają tak niesamowitą moc. Ale uwaga, bo w drugą stronę też to działa. Uwaga, bo w drugą stronę to działa podobnie. Nasze słowa niewiary też mają moc. I Bóg ich też słyszy. Czwarta Mojżeszowa to ten fragment, który analizujemy. Werset 28, 14 rozdziału. Powiedz im, mówi do Mojżesza Bóg, jako żyje, mówi Pan, uczynię wam tak, jak mówiliście wobec mnie. Czy nas to nie przeraża? Powiedz im, uczynię wam tak, jak mówiliście wobec mnie. Na tej pustyni legną wasze trupy. Bo oni to mówili. Drugi werset tego samego rozdziału. Czytamy, jak mówią, obyśmy pomarli w Egipcie. Albo na tej pustyni, obyśmy pomarli. Nowszy przykład mówi, szkoda, że nie pomarliśmy na tej pustyni. To są ich słowa, które Bóg słyszał. I teraz Bóg mówi, tak jak powiedzieliście, tak się wam stanie. Moi drodzy, musimy mieć świadomość, że słowa zwątpienia, słowa niewiary, one nie wpadają do kosza. Ale Bóg ich słyszy. Jakże często słowa wypowiadane w głupocie, w gniewie, może w buncie przynoszą owoc. Czasem bardzo cierpki owoc. Stają się faktem. Ileż to ludzi mówiących negatywnie właśnie tak żyje bez Bożego błogosławieństwa. Ileż to dzieci nie może normalnie funkcjonować w pełni życia, dlatego że rodzice nad nimi wypowiadają słowa negacji. Braku wiary w ich możliwości. A czasem nawet i przekleństwa. Podam wam pewien przykład. Nie będę mówił teraz o dzieciach, ale o zwierzętach. Dziwne, może śmieszny przykład, ale obrazuje coś. Coś obrazuje. Kiedyś pewna osoba mi mówiła sytuację, którą przeżyła. To było dużo wcześniej, kiedy jeszcze każdy, kto mieszkał na wiosce, był rolnikiem, choćby miał pół hektara, więc każdy tam miał jakieś chlew czy oborę. I ta osoba mówiła, że była właśnie w tym chlewie, w oborze i obsługiwała tam barany, owce. I jedna z tych owiec po prostu bardzo boleśnie ją ubodła w brzuch. Wtedy z jej ust wyszły słowa, które nie powinny wyjść. Wyszły słowa, obyś zdechł. Czy jakoś tak? Ta myśl. I wiecie co? Jeszcze tego samego dnia ten baran zdechł. Czy baran to słyszał? On to zrozumiał i temu zdechł? Nie. Bóg to słyszał. Uważajmy na swoje słowa. To jest może taki przykład dziwny, ale prawdziwy. Tak się wydarzyło. Moi drodzy, tak jak mówiliście, mówi Bóg do Izraelitów, tak się wam stanie. Oczywiście, nie bójmy się, Bóg nie będzie nas łapał za słówka. To nie jest tak, że Bóg czyha tylko, co też to moje dziecko tam powie na ziemi, jeżeli to jest coś nie tak, łup od razu. Nie, to nie działa tak. Bóg patrzy na serce.
Bóg wie, z jakiej motywacji i z jak bardzo zatwardziałego już serca padają te słowa. W tym przypadku Izraelitów te serca były tak bardzo zatwardziałe. Bóg już nie widział szansy regeneracji ich serc. I tak się właśnie stało. Ale pomyślmy, czy oni mówiąc te głupie słowa, czy kiedy mówili, obyśmy pomarli na tej pustyni, albo kiedy mówią według nowszego przekładu, szkoda, że nie pomarliśmy, oni naprawdę żałowali? Oni naprawdę chcieli tam pomrzeć? No pewnie, że nie. To są słowa rzucane w głupocie. To są słowa rzucane w buncie, w jakiejś determinacji. No właśnie. Ale jednak Bóg ich słyszał. Ja wiem, że to wszystko bierze się z serca. Z obfitości serca mówią usta, ale słowa są ważne. Mateusza, chyba to jest 12 rozdział, inny kontekst tam jest, nie będę go teraz rozwijał. Ale tam jest powiedziane, że ze względu na twoje słowa będziesz potępiony i ze względu na twoje słowa będziesz usprawiedliwiony. Ja wiem, to jest inna myśl, inny kontekst, ale cytuję to, żeby nam uzmysłowić, jak ważne są słowa. Więc moi drodzy, bądźmy ostrożni, bo nawet może nie zdajemy sobie sprawy, że w naszym języku jest moc albo ku życiu, albo ku śmierci. Ale nie tylko dla tej jednej osoby, która to mówi, bo to jest zaraźliwe. Zobaczcie, sytuacja opisana w 4 Księdze Mojżeszowej. Czy tylko 10 zginęło? W efekcie zginął cały naród. W efekcie zginęli wszyscy ci, którzy tam wtedy byli. 14 rozdział się tak rozpoczyna. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy i szemrali wszyscy synowie izraelscy. Wszyscy synowie izraelscy. Zobaczcie, jak to jest zaraźliwe. 10 osób prowadziło takie nieszczęście. Co za straszna odpowiedzialność. Tych 10 osób zaraziło cały lud swoją niewiarą i swoim językiem. Co gorsza, to byli liderzy. To byli liderzy. To byli naczelnicy rodów. Moi drodzy, jak wielka odpowiedzialność jest na tym, co mówimy dla każdego z nas. Jak tu siedzimy, czy jak słuchacze przez internet. Jak wielka odpowiedzialność, to co mówimy, ludzie słyszą i mogą za tym pójść. I możemy być odpowiedzialni za upadek wielu. Tym bardziej, jeśli jesteśmy liderami. Tym bardziej, jeżeli z naszych ust wychodzą słowa krytyki, zniechęcenia, niewiary, wiedzmy, jaka odpowiedzialność jest na nas. Bo jeśli ludzie za tym pójdą, a to się tak klei, to się bardziej klei niż pieśń zwycięstwa. A więc uważajmy na to, aby nie być odpowiedzialnym za siebie i za innych również w tym negatywnym sensie. I troszkę jeszcze inny aspekt. Czasem bywa tak, że to nie okoliczności, czy te trzy aspekty, o których powiedziałem, ale po prostu wróg, diabeł nas straszy. Przychodzi diabeł ze swoim oskarżeniem, czy ze swoim strategią i nas chce zastraszyć. Nie słuchajmy go. Nie przyjmujmy tego, co mówi. Nie śpiewajmy tej pieśni zwątpienia, jak on chciałby, żebyśmy śpiewali. Ale śpiewajmy pieśń zwycięstwa. Wydajmy ten okrzyk z radości, bo on przeprowadzi nas przez to. Druga Księga Kronik, 18 rozdział, nie otwieramy, tylko wspominam, opisuje nam sytuację Hiskiasza. Tragiczną sytuację, kiedy na małe państewko, jakim była Juda, najeżdża potężna armia ówczesnego mocarstwa, jakim była Asyria. Król Sancheryb z potężną armią mogą ich przykryć. Nie mają najmniejszych szans. I wychodzi ten ich dowództwa, Rabszake, tak się nazywał, i mówi celowo w języku judzkim, choć mógł w innym, przed murami miasta, by wszyscy dobrze słyszeli i rozumieli tą swoją wredną, oskarżycielską mowę. Najgorzej, że w kwestii faktów miał rację. On miał rację. On mówi, jeśli nawet my damy wam 2000 koni, nie macie nawet ludzi, żeby tych koni, na tych koniach zasiąść.
Niestety to była racja. I z taką oskarżycielską mową on wychodzi. Ale jakże genialna jest postawa króla. Nie przyjmuje. Pewnie, że jest tym dotknięty. Pewnie, że jest tym na moment przestraszony, ale nie przyjmuje. Idzie do świątyni, rozmawia z Panem, prosi Izajasza o modlitwę. Rozwija później ten list przed Bogiem. Nie przyjmuje tego. I wydaje okrzyk zwycięstwa. I przychodzi ratunek. Ale też wiecie co? Daje genialne zarządzenie. Daje genialne zarządzenie, za co go podziwiam. Wiecie, co powiedział do ludu? Macie milczeć. Macie milczeć. Nie otworzyć swoich ust. Oj, gdyby oni mogli mówić. Oj, gdyby oni mogli dyskutować z tym Rabszakiem. To nie wiem, jakby to się potoczyło. Wystarczyłoby tam kilku na tych murach, którzy by zaczęli mówić, nie damy rady. Którzy by mówili, musimy się poddać, bo tej armii nikt nie da rady. I słowa niewiary mogłyby się rozlać na całe miasto. Ale Bóg przez króla mówi milczeć. Podobnie było, kiedy oni obchodzili mury Jerycha po 40 latach. Pamiętacie? Również był rozkaz milczeć. Obchodzili w milczeniu. To była Boża strategia. Gdyby oni mogli mówić, kto wie, ile znalazłoby się takich, którzy by to zaczęli krytykować. Którzy by to zaczęli podważać. I wtedy być może ten duch niewiary by opanował cały obóz. Ale było polecenie, masz milczeć. Moi drodzy, wniosek praktyczny dla nas. Otaczaj się ludźmi, którzy śpiewają pieśń zwycięstwa. Otaczaj się ludzi, z których ust wychodzi zachęta. Jak Kaleb, jak Hiskiasz, jak Dawid, o którym za moment jeszcze wspomnę. A jeśli takich ludzi nie masz, jeśli wokół ciebie są ludzie, którzy cię zniechęcają, to im każ milczeć. To im każ milczeć, albo po prostu nie słuchaj. I Dawid jeszcze na koniec, parę minut jeszcze. 1 Samuelowa, 17 rozdział, opisuje sytuację również beznadziejną dla Izraela. Oto stoją przed walką, stoją wobec potęgi filistyńskiej i nadmiar złego jeszcze tak się to poukładało, że ten potężny Goliat stoi przed nimi i straszy ich. Jeśli jakiś żołnierz z szeregów Izraela wyjdzie i pokona Goliata, no wtedy będą zwycięzcami. Ale jeżeli to Goliat pokona kogokolwiek, to jest klęska. A oni wiedzą, że nikt nie pokona Goliata. I gdy zaś Saul i cały Izrael usłyszeli te słowa Filistyńczyka, upadli na duchu i bali się bardzo. A potem kolejne wersety, tam w okolicach 24 i 5, jest mowa o tym, że ludzie o tym z sobą rozmawiają. Że w szeregach Izraela krąży ta informacja. Dawid się temu przysłuchuje. Ten nowszy przekład mówi, że szeptali między sobą. Ta zła wieść jest powtarzana z ust do ust. I co się dzieje? I oto rozlewa się po obozie duch niewiary. I oto pieśń zwątpienia i strachu rozlewa się po obozie. Aż w końcu przychodzi Dawid i wydaje okrzyk zwycięstwa i wiary. Ten sam rozdział, wersy 45 i następne. Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi: ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabiję cię i odetnę ci głowę i dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. I dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w ręce nasze. Jaka cudowna pieśń zwycięstwa. Wyobraźmy sobie to. Dawid przychodzi i wydaje ten okrzyk. Okrzyk wiary. Zobaczcie, przecież on stoi przed żywym jeszcze Goliatem. A on mówi tak, jakby już był trupem. Zauważyliście to? Zagrożenie jest w pełni. Goliat stoi, zdrowy, silny.
pełne zbroi. Całe wojsko uzbrojone po zęby stoi na wyciągnięcie ręki. A on mówi w ten sposób, jakby to już się stało. On mówi w ten sposób, jakby Goliat już był trupem, jakby całe wojsko już było pokonane. Zobaczcie, to jest okrzyk zwycięstwa. Oczy tego nie widzą, ale wiara to widzi. I tak też się stało. Moi drodzy, Bóg chce słyszeć nasz okrzyk zwycięstwa jeszcze wtedy, kiedy Goliat stoi. Łatwo śpiewać pieśń, kiedy Goliat jest trupem. Ale kiedy jeszcze stoi, kiedy jeszcze masz problem przed sobą, kiedy jeszcze ci ciężko, wtedy Bóg chce słyszeć twój okrzyk wiary i zwycięstwa, a nie smutną pieśń zwątpienia. Moi drodzy, tutaj Dawid wcześniej mówił, Pan, który wyrwał mnie, to mówił do króla, do Saula, Pan, który wyrwał mnie z łap lwa i niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. Właśnie, to jest coś, czego zabrakło tam ludowi izraelskiemu. Oni mieli powiedzieć, Pan, który nas wyprowadził z Egiptu, Pan, który nam otworzył Morze Czerwone, Pan, który nas zaopatrywał, nas wprowadzi. Będziemy zwycięzcami. I mieli dołączyć do okrzyku, który wydawał Kaleb. Ale tak się nie stało. Moi drodzy, lekcja dla nas. Lekcja dla nas. Uważajmy po pierwsze na nasze serca, ale też i na nasze usta. Odwróćmy trochę nasze myślenie i wspomnijmy wszystkie te cuda, które już Bóg dla nas dokonał. Może nie potrafimy powiedzieć, żeśmy niedźwiedzia pokonali, ale przypomnij sobie wszystkie cuda, które Bóg ci już dał przeżyć. I możesz powiedzieć, tak jak mi dotąd Pan pomagał, przejdę. Przejdę. W Jego zwycięstwie, w Jego mocy. Zobaczcie, on nie polegał na rzeczach ludzkich. Dawid nie polegał na zbroi, którą mu oferowano. Próbował w tym chodzić, ale nie wychodziło mu. Odłożył zbroję. To jest też taki symbol. Odłożył ludzkie możliwości. Innym obrazem nie wysłał zwiadowców. Polegał tylko na Bogu. To musiało być niesamowite. Taki chłopczyna z kijem w ręku. Ale z wiarą. Ale z wiarą, w jakim imieniu stoi. Moi drodzy, jeśli dotychczas w twoim życiu zdarza ci się śpiewać tą pieśń zwątpienia, jeżeli na twoich ustach zdarza ci się jakaś krytyka, jakieś szemranie, utyskiwanie, to Bóg dziś pyta, jak długo jeszcze? Jak długo jeszcze będziesz mnie obrażał swoją niewiarą? Jak długo jeszcze? Pan Bóg chce usłyszeć z naszych ust pieśń zwycięstwa. On chce dać nam życie. On chce dać nam wolność. On chce nas obdarzyć wszystkim. Ale widzicie, ile od naszej postawy jest uzależnione. A więc zachęcam i siebie samego, i nas, abyśmy przemyśleli. Jeśli trzeba, to pokutowali. Jeśli trzeba, to pokutowali przed Panem i zaczęli śpiewać pieśń zwycięstwa wtedy, kiedy to jest trudne. Niech nas Bóg błogosławi.